Dzisiaj zaczniemy od znajdek. Mamy kawałek łyżki, widelca lub noża, nie wiem, ale jest aluminiowa końcówka. A wstęp zrobimy sobie później. Na razie zaczynamy tak. No, jestem w śmietniku, do którego nie potrafiłem się przełamać. Wszedłem tutaj na chwilę z Noxem, bo dzisiaj poszukuję Noxem. O, wyskoczyło kółeczko. No, ale mamy kawał resora. Jest. No i sygnał na sygnale tutaj jest. Kopnę sobie parę sygnałów, zobaczę co wychodzi. Może uda się trafić coś fajnego. Jak nie, no to pójdę w inne miejsce i potem wam powiem, gdzie dzisiaj będę poszukiwał. No, w tym miejscu raczej nie da się poszukiwać. Tym razem mamy szpadel. No, jest tutaj ogromny śmietnik. Ktoś tutaj robił zrzutowisko śmieci z domu. Więc jeszcze 2-3 sygnały i uciekam stąd, bo żelastwo za żelastwem wychodzi. Kolejny artefakt ze śmieci. Dezodorant. Muchor Extra. Proszę. No i relikt alkoholu, czyli nieśmiertelny polmos. Cześć, Eiber z wykrywaczem na mag... O, i mnie zaatakował już strzyżyk. Cześć, Eiber z wykrywaczem na magnesie z tej strony. Miały być poszukiwania z żoną, niestety plany się zmieniły. Będę te poszukiwania prowadził następnym razem, więc dzisiaj przyjechałem ponownie do tego samego oddziału leśnego, co na ostatnich 2, 3 czy nawet 4 filmach. Przyjechałem dzisiaj z Noxem, cewka 11. Będę chodził na pole 2, wykręcony do 23. Co tam jeszcze z ustawień? A, reaktywność ustawiona na 4, żeby był trochę głębszy. Oczywiście śledzenie gruntu i częstotliwość mam 10 kHz. Więc dzisiaj pochodzę sobie z Noxem po miejscach, gdzie chodziłem z X-Packiem. Zobaczymy, czy uda mi się coś wyciągnąć. O, rolnik jest na polu. Będzie trzeba go zahaczyć i zagadać, jak będzie gdzieś tutaj bliżej. Może uda się zdobyć pozwolenie na pole. Kukurydzę zbiera, resztki jakieś. Ale wracając do tematu, na chwilę obecną wejdę sobie w taki dziki las, gdzie znalazłem boratynkę, czyli monetę z ostatnich poszukiwań, której nie byłem pewien. Dopiero po namoczeniu jej zobaczyłem, że to jest tak zniszczona boratynka. Spędzę 2 godziny w dzikim lesie, a potem udam się na miejscówkę po XP-ku i tam spróbuję wykręcić jeszcze jakieś fanty nie XP-kiem, tylko Noxem. Dobra, rękawicę mam założoną, Boże. Biorę wykrywacz w rękę i ruszam. Do zobaczenia przy pierwszych dziurach. Patrzcie, zapomniałem, chciałem się już rozłączyć, a mam jeszcze jedną nowinę. Na ostatnim filmie znalazłem obrączkę z numerem telefonu. Powiedziałem na filmie, że wyślę SMS-a. Wysłałem go wczoraj wieczorem. Pan mi odpisał, poprosił o dane z obrączki. Jako, że byłem zielony, wiedziałem, że są na niej jakieś numery, ale nie wiedziałem, która to jest gołębia, który rok, ani oddział. Poprosiłem o informacje i zgłębiłem trochę temat. Na obrączce mamy 3 istotne informacje. Więc jak znajdę obrączkę, pokażę wam to na żywym organizmie. Dobra, nie będę przedłużał. Lecimy z tematem. I zaczęliśmy w dzikim lesie od... Boże, znowu mi wyleciała nazwa. Ampułki. W sumie to resztki, która z niej została. No, tu raczej nie pokopiemy. Co mamy? Pasta ziołowa stosowana w kamienicy moczowej. 2 tubki w reklamówce. I jeszcze tutaj mamy mnóstwo śmieci. Więc raczej tutaj nie uraczę poszukiwań, bo bym kopał śmiecia na śmieciu. O, i kawałek rurki. Chyba miedzianej, na pewno miedzianej. Widać, jak się świeci. Jaki teren, takie znaleziska. No ale pod tymi znaleziskami na pewno kryją się ciekawsze fanty, więc staram się je wykopywać, wyzbierać jak najwięcej i wtedy spróbować szczęścia. Trafić na lepsze sygnały, to na pewno tutaj coś leży, skoro w tamtej części lasu wykopałem tyle ciekawych tych przedmiotów, to tutaj pod górą śmieci też będą. No jak przystało na stary las, mamy emaliowany talerz aluminiowy. Śmietnik. Wielki sygnał. Jakie kolory. Odhaczony. No i tutaj będzie na pewno trochę biało, no ale mamy kolejnego polmosa. Znajdujemy się przy skraju lasu. Tam jest ta wielka łąka właściciela.
A tam jest pole, po którym jeździł rolnik i chciałbym go chwycić, ale pojechał w drugi koniec, więc będę tutaj chwilę chodził, mam nadzieję, że go wyhaczę i zaraz do niego lecę. No, po dłuższej chwili, po dłuższej przerwie, Boże, nie chwili, po dłuższej przerwie w sygnałach mamy drut, ale jest lipa na razie. O, kolejna identyczna, ciekawe od czego to. Jakieś dźwiczki musiały być, klapka. Drugą taką tutaj znalazłem. Obozowisko rozbite. Tutaj będę składował śmieci. Biorę Noxa i ruszam w teren. Jestem już w tym lesie, gdzie poszukiwałem XP-kiem. No zobaczymy, ile uda mi się tutaj wyciągnąć Noxem po XP-ku. No i wykręciliśmy od monety nową miejscówkę. Ale co to będzie? Nie wiem. Prawdopodobnie PRL. Zaraz przeczyszczę i zobaczymy. Nie no, trochę ciekawiej, nie wiem czy widzicie. Ja z poziomu patrzenia w ekran nie widzę, ale mamy 2 grosze międzywojenne. Fajne znalezisko. No i XPEK. No i XPEK co? Właśnie nie wiem co chciałem powiedzieć. Więc po prostu urwę to nagranie. Dobra, mamy 2 grosze międzywojenne. To była jakaś głupia myśl, przerwana zanim ją wypowiedziałem. No i kolejna krągłość. Tym razem będzie to chyba boratyna. Po wielkości patrząc, boratyna jak nic. Zaraz postaram się przeczyścić. O, i jeszcze mi spadła. 99% jest to boratynka. Widać tutaj napisy. No ale niestety jej stan jest fatalny, jest strasznie oblepiona. No i mamy obrączkę. No ale muszę, bo to już jest drugi fajny taki fancior, który pominąłem XP-kiem. Jestem akurat na skraju lasu, którego nie robiłem zbytnio XP-kiem, więc wracam tutaj honor do XP-ka. No tutaj obrączka, zobaczymy co dalej. I mamy... O, tu jest dupa! Jest. No i mamy. Czy jest coś? Puściutka. Nic się nie przelewa, nie posmakujemy. Niagara. Zajechana dupa. Jest zaliczona. Po prostu ją robię tak. A dla niedowiarków, żeby było, 24 wykręcony wykrywacz. Chodzę non-stop na maksymalnych ustawieniach. 25 też już przed chwilą miałem, ale każdy krzaczek to jest wzbudzanie się, więc 24. No i walczę na głębokich sygnałach. No dziś boratynki nadrabiają. Zaległości oczywiście. Jest kolejna. Chowam do moneciarki, wrzucam pozycję GPS. Odhaczona. I tym razem mamy guziczek gładki. Proszę, i jest uszko. Kurde, miało być porównanie miejscówki XP-kie, tym Noxem po XP-ku. Ja skupiłem się na kawałku lasu, w którym nie byłem, tak naprawdę przeszedłem. A tu mi wychodzi fant za fantem i chyba stąd nie wyjdę, ale jestem szczęśliwy. Sygnałem zaskoczyła mnie dość wysoko, a myślałem, że kawałek folii. Jest kolejna dupka. Patrzcie, mam obrączkę i już wam pokazuję. Już tylko ją wyczyszczę. Tu mamy związek. Tu mamy rok, w którym została ten gołąb został zapieczętowany, numer oddziału, a tu jest numer gołąbka, a gołąbek miał numer 8693. To teraz już wszystko wiecie, chowam. Ja już wiem, że mamy PRL-a, tak dokładnie, 2 PRL. No ale wychodzą monety, na pewno PRL. Kurde, no teraz zwątpiłem. Ale nie, no 2 złote. Tak, PRL, tutaj widać bardzo ładnie. I najazd na Polmosa. Mamy. I mamy złoto Polmosu. Jest, kolejne. A tym razem tubka lub to, co z niej zostało. Dobra, nie będę się tutaj męczył, wychodzą śmieci, pójdę kawałek dalej. A macie. Pstryk, pstryk, pstryk. Bez ostrości. O, teraz jest ostrość. Pstryk. No i patrzcie. Kolejna monetka, tym razem... A nie,
to był wisiorek. O, jest i bozia, widoczna. Jest, przeczyszczę wam i zaraz wrócę. Tak jak mówiłem, wisiorek w 100% katolicki. Mamy Jezusa, a tutaj mamy Matkę Boską z Dzieciątkiem. Nie spodziewałem się, bardzo fajny fant. Kurde, wszedłem tutaj na chwilę, a już chodzę pewnie z godzinę. Trochę polmosów się nakopałem, ale wychodzą, no wyszły dwie boratynki. Wyszedł teraz ten wisiorek, nie wisiorek, przypinka do wisiorka. No nie wiem, mówię, dzisiaj nie mogę się wysłowić, no ale jest. Chowam do moneciarki i ruszam dalej. 10 cm od bozi mamy monetę i albo będzie to PRL, albo fenol. Dwa... nie, jeden pfennig. Proszę bardzo. Kurde, nie spodziewałem się, ale tutaj jest fajnie. I jak mam stąd wyjść i zrobić porównanie? Sprawdzić miejscówkę i speki ten Noxem. No nie da się, będę tutaj jeszcze chwilę bawił się. Część starej podkowy, takiej małej. Jest. I metal włóknisty. Malutka była. I tym razem... oj, bitpointer mi się załącza. Spłaszczony pocisk. Jest. O, teraz go dobrze widać. Dobra, chowam i próbuję dalej. No i to był chyba guzik, a tutaj mamy drżownicę. Jest, niech sobie wleży w dołku. Tak. To był guzik, ale zjedzony, no ale zobaczcie ziemię, widać ten kwaśna, no i niestety nic z niego nie zostało. No i na to czekałem, ale się cieszę, jest złoto? Chyba tak, kurde ma obrączka, ale piękna. Jest piękna krągość, no nie spodziewałem się, zrobiła mi dzień. Wiedziałem, że trzeba odpocząć i przyjechać z pozytywnym nastawieniem. Jest! Wysyłam MMS-a do żony. Zaraz wracam. No na pewno nie jest to złoto, mosiężna lub coś w ten deseń, ale jest obrączka, mega cieszy, bo naprawdę jej się nie spodziewałem. Na ostatnich poszukiwaniach byłem tak zniesmaczony, że je przerwałem, powiedziałem, że muszę odpocząć, przyjechać w pozytywnym nastawieniu, no i taki dzisiaj mam, wychodzą mi fanty, no i mam obrączkę, tak, aby tylko dzisiaj było lepiej. Coś chyba dzisiaj wspominałem o pozytywnym nastawieniu. No to mam. Kolejna część podkowy. Druga. Ale mi zrobiła dzień ta obrączka. Nie mogę. Chyba zostały mi dwie czy trzy godziny poszukiwań. Ale już mógłbym jechać do domu. Starczy mi. Rewelka. No a teraz podkowa. Kawałek chyba klamki lub jakiś po poznańsku wichajster. Tak, wichajster. Zdecydowanie. I... w tym samym dołku co wichajster mam guzik. No tak mi się zdawało, że coś jest nie tak. I mamy guziczek. O, ktoś składa rowerek dla dziecka? Mam felgę. Podaruję w prezencie, na mój koszt wyślę. Mamy łuskę, ja się poparzyłem. Sponka zbita, więc można schować. Dobra, jest. Nie wiem co mam, ale wygląda ciekawie. I nie odczytamy. Będzie wpinka. Ale kogo? Zaraz spróbuję przeczyścić i zobaczymy. Żeby było dokładniej, położyłem wam na listku. Powszechna wystawa krajowa 1929. Ale strzał, proszę bardzo. Widać ładnie, mi się ręka trzęsie. Kurde, no naprawdę nie spodziewałem się tego, że dzisiaj tyle fantów nawyciągam w lesie, który odkład... no w lesie, no w lesie jestem ciągle w tym samym, ale w takim wydzieleniu, które odkładałem do samego końca. Tutaj fant za fantem mi wychodzi. Proszę, ostatnie ujęcie. 3, 2, 1, 0. Patrzcie na to ucho i patrzcie na tą wielkość. O kurde, jest potężny. Ale co to za guzik? Nie wiem,
Jakiś taki gładki, no ale jest potężny. Od jakiegoś płaszcza albo coś, no nie spodziewałem się. Kurde, no fant za fantem wychodzi, bije mnie tutaj dzisiaj. Przepiękny. I napotkaliśmy drugą. O, jeszcze z girką. Jest. Drugą czy trzecią obrączkę. No nie mogę ściągnąć, muszę połamać kość. Dobra, ale jest. Gołąbek 13947. Dobra, złamię tą girkę i chowam. Dzień guzika. Jest kolejny, gładki. Ale jest uszko, jest kompletny guzik. Ale dzień poszukiwań. Boże, naprawdę rewelacja. Brakowało mi takiego dnia. Każdy wykopany fant cieszy. Czy ja mogę przeklnąć? Kurwa! Tym razem pierścionek z gówno metalu. Jest! Ale mnie ten las zawstydził. Jest! Dobra, chowam do moneciarki. Po prostu nie wierzę, ale nadrabiam dzień z boratynkami. Kolejna! Ale tu będzie zabawy. To musi... Oj, nie, myślałem, że mi upada. Kolejna boratynka. I kolejna moneta, ale po stanie to będzie 20 groszy PRL. To, że PRL to było pewne, tylko nie wiedziałem ile. A czy rocznik da się odczytać? 75 chyba. No mniejsza z tym, to tylko PRL. No ale moneta, chyba będzie dobry odcinek dzisiaj. Ja już stąd wychodzę po prostu. Wychodzę, kolejny guzik. Kolejny. Super, ale postanowiłem stąd wyjść. Miał być odcinek o poprawianiu miejscówki Noxem. Wszedłem gdzie indziej, gdzieś gdzie jeszcze nie byłem w ogóle z wykrywaczem. Wyciągam fant za fantem i postanowiłem zostawić to miejsce na poszukiwania z moją żoną. Po prostu idę do wyjścia, jeżeli coś jeszcze trafię, to wykopię, ale koniec. Za dużo tu jest ciekawych. Spadł mi. Dobra, zaraz znajdę pitpointerem. Za dużo to jest ciekawych tych fantów, żeby żona się nie nudziła, pokopię z nią tutaj. I na sam koniec wychodzę stąd. Już wyszedłem praktycznie, jestem na skraju łąki, a lasu łuska. Zobaczcie, tylko wyszedłem z tamtego czyściutkiego kawałka, wszedłem na stare śmieci i zaczynam od śmieci. Ale chyba będę kończył ten odcinek. Zaraz wam wszystko opowiem, jak tylko znajdę lepsze miejsce, bo tutaj strasznie wieje. No, idę na miejscówkę i tutaj kolejny śmieć na drodze. Proszę, reszta żarówki. No i przechodzimy koło Jastrzębia, więc mamy kolejną obrączkę. 5513 gołąbek i 0287, a z którego roku? Nie mogę znaleźć. 2012, nieźle. No i tym razem reszta tubki po paście albo jakimś kremie. Dobra. No nie mogę dojść na swoją miejscówkę, tak podejmuję sygnał za sygnałem, ale to jest gdzieś tam. Zostało mi ze 100 metrów. O, czekajcie, o, usiądę sobie tutaj, chyba widzicie mnie dobrze, cześć. Jedno na filmie powiedziałem, drugie zrobiłem, trzecie wyszło, więc może zacznijmy od początku. Miał być odcinek o tym, że poprawiam miejscówkę Noxem po XP-ku, tam gdzie byłem wczoraj, przedwczoraj, przedwczoraj. Nie wiem ile razy to musiałbym powtórzyć. Jakoś po drodze zawitałem do wydzielenia, w którym jeszcze nigdy nie byłem. W ogóle mnie to wydzielenie nie zachęcało. Masa liści. Mówię, tam raczej nic nie będzie leżało, nic nie wyszło, jak pierwszy raz przeszedłem, bo raz tam byłem. No ale dzisiaj miałem Noxa wykręconego naprawdę bardzo wysoko, bo miałem poprawiać miejscówki po XP-ku, więc był wykręcony wysoko, strasznie niestabilny. No i wszedłem tam. I chyba od razu strzeliłem boratynkę. Wyszła boratynka, druga boratynka.
wyszedł guzik, drugi, trzeci guzik, więc zostałem tam na całe poszukiwania. Spędziłem tam 2 godziny, bo raptem dzisiaj byłem tylko 3 godziny na poszukiwaniach. Nie będę się mścił, jestem mega zadowolony, stwierdziłem, że kończę, wracam do firmy, ogarnąć sobie dokumenty, zbliża się koniec miesiąca. Więc w tym sektorze nowym spędziłem 2 godziny. Efekt zabójczy. Naprawdę nie sądziłem, że znajdę tak przepiękne przedmioty, przede wszystkim fajne. Praktycznie w ogóle nie nakopałem się śmieci. Dużo się tam chodzi bez jakichkolwiek sygnałów. Nawet widmo rzadko się tam zdarza, ale jak trafi się już sygnał i go podejmiemy, to w 95% jest to fajne znalezisko. Nie będę wam przedłużał. Pokazuję wam fanty. Zrobię kilka przebitek, kilka najazdów tak zwane. A chyba strzyżyk mi tutaj wleciał, ale mnie gryzie. Zrobię kilka najazdów tych fantów. Pokażę wam śmieci, jak mało ich wyszło i to tak naprawdę te śmieci wyszły w miejscu wcześniejszym, czyli w sektorach, w których już przebywałem wcześniej i wiem, że jest tu mnóstwo śmieci. Tam teren jest naprawdę czyściutki i tam zabiorę swoją żonę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, czy uda się podjąć jeszcze jakieś fajne sygnały, chociaż ja tam nawet nie przeszedłem 10% tego oddziału leśnego, więc musi tam naprawdę wyjść jeszcze coś fajnego, ale o tym przekonamy się na kolejnych poszukiwaniach, które będę prowadził za 2 dni. Dzisiaj naprawdę robię przebitki, znikam, jutro czeka mnie trasa i giełda, pobudka o 5, więc nie będę przeginał. Uciekam. Do zobaczenia. To są wszystkie śmieci, które znalazłem tak naprawdę w pierwszym oddziale leśnym, przechodząc na nowy sektor z drugiego oddziału. Lasek jest niezbyt duży, bo jeden i drugi ma chyba łącznie 7, może 8 hektarów. No i te śmieci są wykopane tak naprawdę z tego pierwszego, gdzie cały czas prowadziłem poszukiwania. A jak wspominałem, tamten las jest czyściutki. I to by były fanty, o których wam mówiłem, które widzieliście na filmie. Wprawdzie tylko 4 obrączki, 2 monety z PRL-u, międzywojna, Bozia, obrączka, no zrobiła petardę, pierścionek, 2, 4, 5 i 6 wielki guzik, nie wiem co to za guzik, ale jest naprawdę bardzo duży, no zresztą widzicie jak wygląda. Coś na nim jest, ma jakieś tam wycięcia, więc jest odbity, ale nie wiem co to jest za guzik, może któryś z widzów zostawi komentarz, będzie wiedział co to za guzik. Nie wiem, przemyję go wodą w domu, tutaj mamy gwiazdę, jest na pewno jakaś gwiazda. Fenol, no wiadomo, fenol to musi być zjedzony, no i dawno ich nie miałem. 3 boratynki się trafiły i 2 łuski, tak to wygląda.